Dowództwo armii ukraińskiej nakazało poddanie się żołnierzom batalionu Azow, a z kolei rosyjskie władze okupacyjne zapowiedziały, że zniszczą całkowicie fabrykę i zniknie symbol. Dzisiaj, jak co piątek, podsumowujemy tydzień wydarzeń na frontach Ukrainy. Zanim zaczniemy, jak zawsze, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty i wymieniam jak zawsze kilku patronów. Andrzej Sędziwy, Tomasz Listkiewicz, Kacper Barański, Szymon Piechowka, Aleksander Rak. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają w różny sposób Układ Otwarty. Jeśli chcecie dołączyć do grona patronów, możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Serdecznie do tego zapraszam, a teraz zapraszam na rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od czegoś optymistycznego. Kilka dni temu grupa żołnierzy dotarła na granicę ukraińsko-rosyjską, odzyskała teren i nagrali filmik, w którym powiedzieli: panie prezydencie, melduję, że dzisiaj nasz batalion doszedł do granicy z Rosją, krajem agresorem. Doszliśmy, jesteśmy tutaj. To powiedział dowódca 227 Batalionu Charkowskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jest, widzicie państwo zdjęcie z tego wydarzenia. To bardzo symboliczne, a czy ma jakiekolwiek znaczenie takie realne? W skali operacyjnej nie ma to wielkiego znaczenia, w skali taktycznej na pewno ma. Jest to znak dla wszystkich, a wszystkim Ukraińców, że armia ukraińska ma takie zdolności, że może bić armię rosyjską i zmusić ją do odwrotu, bo Rosjanie z tego terenu się wycofali za granicę z Ukrainą, teren opuścili w ramach działań obrony opóźniających. Dlatego też Ukraińcy do granicy dotarli, do słupów granicznych, które też pokazywane były w mediach, że na nowo wbili słupy graniczne na granicy z Rosją. Ma to ważne znaczenie psychologicznie, głównie dla morale wojska i społeczeństwa ukraińskiego, że ta armia rosyjska nie jest taką armią niepobitą, a to jest przykład tego, że można nawet wyzwalać tereny, bo to jest kluczową sprawą, to jest to, że Ukraińcy teraz, przed nimi jest wielkie wyzwanie, móc wyzwalać tereny zajęte przez Rosjan. W związku z tym to jest przykład, że to mogą robić. To powiedzmy o innym, również bardzo symbolicznym wydarzeniu, smutnym tym razem i nieoptymistycznym. Żołnierze Azowa poddali się, jak rozumiem, po wielu tygodniach bohaterskiej obrony, wykonali rozkaz dowództwa. Prezydent Zełenski powiedział: chcemy bohaterów żywych, a nie zabitych. Jak rozumiem, ci żołnierze zostali wywiezieni do obozu jenieckiego, do obozu filtracyjnego. Nie wiemy chyba gdzie. Przede wszystkim nie znamy kulisów porozumienia, które zagwarantowało tym żołnierzom, że mogą oddać się do niewoli. My nie znamy kulisów w kategoriach takich, czy rzeczywiście ci, którzy są sprawcami tego porozumienia, zagwarantują tym żołnierzom to, że będą wymienieni w ramach wymiany jeńców. No jest poważne podejrzenie, że będą osądzani w jakimś rosyjskim trybunale. Znaczy, generalnie Rosjanie nigdy żadnego zobowiązania się nie wywiązali, w związku z tym budzi to moje wątpliwości. A jak pan ocenia samą decyzję, no bo wydaje się z jednej strony humanitarna, jako dowództwa, jako były dowódca, jak pan patrzy na wydanie tego typu zapewne dramatycznie trudnego rozkazu. Sądziłem cały czas, że wówczas, kiedy będą żołnierze ranni wyewakuowani, ludność cywilna będzie wyewakuowana, to ci żołnierze, którzy tam się ostali jeszcze, będą próbowali się przedrzeć przez pierwsze okrążenia w dniach nocy w kilkunastu grupach, przeniknąć przez obronę rosyjską i wyjść w teren. Przeniknąć w teren i w tym terenie zniknąć. Wydano rozkaz o tym, żeby się poddać. No to jest, bym powiedział, decyzja, która kosztować będzie tych, którzy taki rozkaz wydali, dużo później. Będzie wiele go kosztowało z uwagi na to, że takich rozkazów się nie wydaje. Takich rozkazów? Nie ma w historii takiej... Owszem, ale to wydaje rozkaz dowódca pułku.
Mhm. On może podjąć taką decyzję. I tylko poinformować przełożonych, podjąłem decyzję, że się poddamy, uważam za walkę dalszą jako bezcelową. A nie ma takich przypadków, kiedy dowódca armii podejmuje taką decyzję? Nigdy dowódca armii nie wie tego, co się w tym Mariupolu działo tak naprawdę. Mhm. I tak bym powiedział, moim zdaniem rozkaz, który budzi moje wątpliwości jako żołnierza. Dlaczego? Dlatego, że dowódca pułku stanął wobec faktu, że miał wydać rozkaz, idziemy do niewoli. Tylko kto pójdzie z nim do tej niewoli? Czy wszyscy żołnierze pójdą? Ja w to nie wierzę, że żołnierze pułku Azow chcieli wszyscy iść do niewoli. I dowódca pułku, i to jest też, w takie przypadki znam, daje prawo wyboru żołnierzom. Albo idziemy do niewoli wszyscy, albo są tacy, którzy idą do niewoli, ale są tacy, którzy tu zostaną. I podejmą sobie tylko znane sposoby, jak dalej walczyć lub jak przenikać przez obronę rosyjską. Tym bardziej, że wiemy, jak byli stygmatyzowani żołnierze pułku Azow. To są faszyści, bandyci, zbrodniarze i w ogóle najgorszy element, jaki tylko mógł być na świecie. Byli stygmatyzowani przez polityków rosyjskich, przez media rosyjskie i oni tak są odbierani w rosyjskich mediach. I teraz Rosjanie ogłosili wielkie zwycięstwo. Rosjanie pokazują w swoich mediach tych żołnierzy jako tych bandytów, których w końcu pokonali. I to jest wielki sukces propagandy rosyjskiej. Oni to ogłosili. Proszę zauważyć, że nic Rosjanie, Ukraińcy nie mówią o tym. To jest dla mnie zastanawiające. Albo popełnili Ukraińcy błąd, albo są kulisy tych porozumień, których my nie znamy, a które być może tym żołnierzom gwarantują bezpieczeństwo. Natomiast oddając ich w ręce Rosjan, oddali ich, moim zdaniem, skazali ich. Ja nie wierzę Rosjanom. Jeżeli ktoś zaufał Rosjanom, to moim zdaniem popełnił błąd. Rozumiem, że pan, gdyby pan był dowódcą w takiej sytuacji... Dałby wolną rękę dowódcy pułku. On ma podjąć decyzję. I dowódca pułku, on tam jest, on tam walczy. Mhm. On wie wszystko o tej sytuacji. Nie można podejmować arbitralnej decyzji z odległości 200-300 kilometrów, dlatego że to ten dowódca zna nastroje w swoim pułku. I jestem przekonany i wierzę w to, że wielu żołnierzy do niewoli nie poszło i będziemy jeszcze słyszeli o kilku, może kilkunastu przypadkach o tym, że a jednak jeszcze Azow żyje, Azowstal żyje, a jednak Azowstal jeszcze walczy. To na pewno bardzo trudna decyzja, ale po drugiej stronie no jest życie tych kilkuset ludzi, którzy, no, to sam pan mówił, że tam nie ma szans na zwycięstwo, na odbicie, czyli byli skazani na śmierć. Byli skazani na to, że może spotkać to, co najgorszego może nie spotkać, czyli śmierć. Natomiast ja uważam, że żaden dowódca takim rozkazem nawet nie może pozbawić żołnierza szeregowego prawa wyboru, czy chce iść do niewoli, czy nie chce iść do niewoli, bo to, czy ktoś chce iść do niewoli, to jest jego wybór. I zawsze tak było. Mhm. To bardzo, bardzo trudne. Trudne decyzje. Nie wiem, jak w takiej sytuacji... Ja wierzę w to, że ten dowódca pułku dał żołnierzom prawo wyboru. Do niewoli... Ja wierzę, znaczy mam nadzieję, tak? Miejmy nadzieję, że dowódcy armii ukraińskiej mieli podstawy, żeby wierzyć, że w tym przypadku ci żołnierze wrócą, to znaczy, że uwierzyli, zostaną wymienieni na jakichś innych ważnych wojskowych. To znaczy, że uwierzyli, uwierzyli Rosjanom, tylko proszę zobaczyć jedną rzecz, że Ukraińcy nie mają atutu lub argumentu w ręku do wymiany tak cennych żołnierzy, jacy są żołnierze pułku Azow. A może nie wiemy, może nie wiemy o tym. Może mają aresztowanych takich ludzi, nie pochwalili się tym wcześniej. Nie wierzę. Po to właśnie, żeby mieć tego asa w rękawie. Dla Rosjan nie ma konwencji genewskiej, nie ma jeńców w ogóle. Ani obcych, ani swoich. Rosjanie traktowali swoich żołnierzy, którzy byli jeńcami w armii niemieckiej, po powrocie z niewoli wysłali ich do obozów. I niech nikt nie ma złudzeń, że traktują ich inaczej. Tych swoich żołnierzy, którzy byli w niewoli. Nie wierzę w to i nie wiem, jak to się stało, że... No ale zaufano. Zobaczymy. Popatrzmy, co się dalej będzie działo. Tak. Jak rozumiem, bo pan sugeruje, że być może zostaną tam jeszcze jacyś żołnierze. Mnie też się to jedna rzecz nie składa. Mówi się o tym, że 200-kilkudziesięciu żołnierzy wywieziono. Takie liczby padały. Ja w każdym razie takie usłyszałem. A wcześniej mówiło się o znacznie większej liczbie żołnierzy, którzy tam są. Kilkuset, nawet do tysiąca. Więc... Znaczy wie pan co, jest zasada taka w wojsku i wydaje się, że w Mariupolu też to miało miejsce, że dowódca pułku mówi o tym, że jest rozkaz, mamy się dać do niewoli. Ci, którzy chcą iść do niewoli,
i do niej woli, ale są tacy, którzy mają prawo wyboru. I dowódca pułku, taką decyzję wydając, on nie może im kazać iść do niewoli. Mhm. On zostawia im prawo wyboru i żołnierze wtedy podejmują decyzję. Ja bym do niewoli nie poszedł. Rosyjskiej niewoli. Co się działo w innych miejscach na Ukrainie? Rakiety spadły na Wilno w tym tygodniu. Co to było za atak? Na Lwów. Na Lwów, przepraszam. Ja powiedziałem na Wilno. Przepraszam bardzo. Znaczy generalnie powiem tak, rakiety będą spadały cały czas. Rakiety będą spadały cały czas i chyba wszyscy, a wszystkim Ukraińcy przywykli do tego, że te rakiety spadają. Szczęśliwie nie ma dużo ofiar w wyniku tych uderzeń rakietowych. Kiedyś się rakiety skończą Rosjanom. Na razie liczy się z tym, należy, że będą nadal spadały i będą obiektami ataków, węzły kolejowe, węzły drogowe, ważne obiekty infrastruktury krytycznej. No, rozumiem, że to był atak nie na ludzi, tylko na właśnie na obiekty elementy infrastruktury, tak. Mhm. I one będą cały czas, te ataki. Na północy, w rejonie Charkowa, wojsko ukraińskie odbiło dużą część terenu i za Czugajew miejscowość wyszli aż pod Doniec Siewierski. Wyparli wojska rosyjskie. Rosjanie, pokażmy mapę może. Tam się przygotowują bardzo mocno do obrony i w zasadzie na rubieży siewierskiego Dońca na wschód od Charkowa Rosjanie przyszli do obrony. Ukraińcy atakują dalej, kontratakują dalej, uderzają w skrzydło, prawe skrzydło armii rosyjskiej, które uderzało na kierunku na Izium i na Siewierodonieck, przepraszam. Tak. I w ten sposób dezorganizują zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej, które uderza od północy w kierunku na Łuk Donbaski. I Rosjanie, czując to zagrożenie, również na kierunku wschodnim przechodzą do obrony. Czyli generalnie na kierunku północnym większość sił rosyjskich przechodzi do obrony, tylko na wybranych kierunkach prowadzi natarcie. To natarcie w zasadzie zostało wczoraj wstrzymane i świadczy to o tym, że Rosjanie przegrupowują swoje siły. Czyli, że ściągają kolejne siły w rejony, gdzie chcą prowadzić natarcie, skupiają się głównie na Siewierodoniecku i na miejscowości Bachtum bodajże, tak to się nazywa ta miejscowość, gdzie wydaje mi się, że zrobią okrążenie mniejsze niż planowali pierwotnie, bo tego Donbasu się nie okrążą, ale może wyjść im trochę, znaczy okrążenie na zachód od Ługańska. Czyli między Siewierodonieckiem a Ługańskiem być może okrążą część wojsk ukraińskich i wydaje się, że mają szansę na to, ale nie wcześniej jak za kilka dni, z uwagi na to, że w tej chwili prowadzą przegrupowanie, które ma stworzyć zgrupowanie uderzeniowe. Czy ja dobrze rozumiem, jak patrzę na tą mapę, to jest mapa, przypomnę, Institute for Study of War, z której korzystamy, która jest w mediach dostępna, w mediach społecznościowych. Jak patrzę na tę mapę, to mam wrażenie, że ten teren, który jakby Rosjanie operowali, jest tego mniej, że część terenu została odbita, natomiast ten teren, na którym panują Rosjanie, jest trochę większy niż był wcześniej. Tu szczególnie rejonie kotła tego, znaczy Łuku Donbaskiego, tak, oni tam mieli powodzenie, bo doszli, popasną zdobyli i teraz podchodzą pod Siewierodonieck. To nie znaczy wcale o jakimś szczególnym powodzeniu, to jest poziom taktyczny powodzeń, ponieważ postęp operacyjny jest bardzo niewielki, nadal dla nich rzeko Doniec Siewierski jest nie do przekroczenia, nie mogą ich pokonać. Próbują szukać innych rozwiązań, które pozwoliłyby im okrążyć przynajmniej część wojsk ukraińskich i wydaje mi się, że Ukraińcy mają tego świadomość i w momencie jakiegoś silnego nacisku odstąpią ten mały, bym powiedział, taki mały rejon okrążenia, żeby nie dać krążyć kilku batalionów ukraińskich, wycofają się z tego rejonu, oddadzą ten rejon, ale to nie będzie świadczyło o jakimś sukcesie operacyjnym, ponieważ ten duży kociół, który planowali, to duże okrążenie, które planowali Rosjanie, im w ogóle nie wyszło. Odstąpili od tego zamiaru, bo nie mają już sił, żeby takie okrążenie i takie uderzenia oskrzydlające armię ukraińską w Łuku Donbaskim realizować. Tym bardziej, że Ukraińcy zarówno kontratakują prawe skrzydło armii rosyjskiej na północ od Siewierodoniecka, jak i atakują od południa w rejonie Doniecka, Awdijewka. Tam się toczą ciężkie walki, tam uderzają i Rosjanie i kontratakują Ukraińcy i Rosjanie widać wyraźnie, że tempo ich działań bardzo słabnie. A co się dzieje w Odessie? Tam wcześniej rozpoczęły się ataki. Ataki będą cały czas na Odessę rakietowe, będą demolować Odessę rakietami. Czynią szkody oczywiście, zabija ludność cywilną. Natomiast
Nie widzę sensu uderzenia na Odessę, tym bardziej, że Rosjanie, widać wyraźnie, że nie mają szans na to, żeby przerwać obronę w rejonie Mikołajowa i wyjść na północ od Odessy. Uderzają rakietami, no mówię, tak jak popadnie, terroryzując ludność cywilną, zadając maksymalne straty tymi rakietami. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek południowy, mikołajowski czy chersoński, nie mają żadnego powodzenia, mało. Przechodzą na tym kierunku całkowicie do obrony i odpierają silne kontrataki armii ukraińskiej z rejonu Krzywego Rogu i z rejonu Mikołajowa. I wydaje mi się, to byłoby uzasadnione, że na tym kierunku powinni Ukraińcy skupić swój główny wysiłek, wypierać wojska rosyjskie z obwodu chersońskiego i odciąć tą podstawę operacyjną Chersoń-Krym. Jeżeli by to się udało, to Rosjanie mogliby się czuć okrążeni między Donieckiem a Chersoniem. To pańskim zdaniem jest możliwe w najbliższym czasie? To znaczy, zwracam uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że Rosjanie wyprowadzili z rejonu operacji dwie armie. Na północ od Charkowa pobitą pierwszą armię pancerną gwardii, którą zgrupowali koło Kurska i tam ją odtwarzają, zdolność bojową. Na północ od Czernichowa wyprowadzili 20 armię, która również odtwarza zdolność bojową w rejonie Briańska. Prawdopodobnie do rejonu Białorusi przegrupowała się w ostatnich kilkunastu dniach druga armia gwardii z Centralnego Okręgu Wojskowego. I tam się rozmieszcza, prawdopodobnie odtwarza zdolność bojową po marszu, to w składzie trzech brygad. Czyli za kilka tygodni Rosjanie na północy Ukrainy będą mieli trzy armie. W rejonie Kursku pierwszą armię pancerną gwardii, Briańsk 20 armię i w rejonie Homela drugą armię gwardii. To będą znaczne siły. Czasu Ukraińcom zostało niewiele, żeby rozbić te wojska, które jeszcze w tej chwili walczą, rosyjskie, które moim zdaniem są mocno wyczerpane i gonią szkami sił, dlatego też przychodzą do obrony. Ale okazać się może, że za kilka tygodni lub kilkanaście, że te siły tych trzech armii mogą być użyte. I teraz jak użyte? Albo do wzmocnienia obrony na terenach opanowanych przez armię rosyjską, po to, żeby móc te referenda przeprowadzić i je podporządkować, włączyć do Federacji Rosyjskiej, lub trzema armiami uderzyć ponownie na Kijów. To, o czym pan wspominał tydzień temu. To wspominałem. Mhm. I teraz... A jak daleko? Jaka to jest odległość mniej więcej? Znaczy to jest 150 km od granicy. To nie jest dużo. To jest marsz dobowy dywizji pancernej. Ale musiały, żeby uderzyć na Kijów, musiałby znowu przejść prawie całą Ukrainę. Znaczy, może nie, bo jeżeli by uderzyli z kierunku, kilku kierunków by uderzyli jednocześnie. Sumy Kijów, Czernichów Kijów i Homel Kijów. To byłyby trzy kierunki, gdzie mogłyby te trzy armii uderzyć. Dlatego też Ukraińcy gromadzą tam swoje odwody i powinni gromadzić odwody, które by zrobiły osłonę granicy, żeby nie dopuścić do tego uderzenia. Ale Ukraińcy muszą ten czas, który teraz mają, wykorzystać do tego, żeby w maksymalnym stopniu wyczerpać wojska, które w tej chwili są na terenach zajętych przez armię rosyjską. Drugie, to żeby maksymalnymi siłami przeciwuderzać, czyli kontratakować, szczególnie na kierunku południowym, żeby rozbić wojska na południowym kierunku, co pozwoli Ukraińcom po pierwsze skrócić front, dwa, skracając front, odzyskują odwody, które mogą być wykorzystane na kierunku północnym. Trzeba szukać takich rozwiązań na poziomie operacyjnym, które pozwolą Ukraińcom dysponować odwodami, które w przypadku zagrożenia przez te trzy armie będą mogły reagować na zagrożonych kierunkach. Ten czas jest teraz dla Ukraińców. Czy te informacje, które pojawiły się, że dotarły już ten ciężki sprzęt z Zachodu, te wyrzutnie dalekosiężne, czy to rzeczywiście już jest i to już jest odczuwalne? Czy ma pan na ten temat jakieś informacje i wiedzę? Znaczy generalnie artyleria już jest wykorzystywana, wszystkie środki są wykorzystywane. Mhm. Nasze czołgi już od dawna są w walce i były już w rejonie, z tego co wiem, w rejonie Charkowa, Czernichowa i Charkowa. Prawdopodobnie teraz są na kierunku południowym. Artyleria już jest wdrożona, artyleria strzela. Tym bardziej, że haubice M777 nie są skomplikowanymi. Tam obsługi były też zawczasu przygotowywane. One strzelają bardzo precyzyjnie, amunicją precyzyjną. One mają głębszy zasięg, większy zasięg niż artyleria rosyjska. Stąd mogą sobie pozwolić na ustawienie haubic dalej od linii frontu i niszczyć stanowiska ogniowe artylerii rosyjskiej. Generalnie ten sprzęt stopniowo dociera na front w ramach nowych jednostek, które są w ten sprzęt wyposażone i w tej chwili stosunek sił, jeżeli chodzi o artylerię, jest porównywalny. 1:1 dla, jeżeli chodzi o stosunki sił artylerii, co pozwala Ukraińcom
skuteczniej niż wcześniej prowadzić ogień do artylerii rosyjskiej, która była największym problemem dla armii ukraińskiej. Czy jest jeszcze coś, co działo się w tym tygodniu, o czym nie powiedzieliśmy? Znaczy generalnie uwaga była skupiona na tym, co się działo w zagłębiu Donieckim, znaczy w Donbasie. Tutaj się działy ciężkie, znaczy tu miały miejsce ciężkie walki. Tutaj w ubiegłym tygodniu pokazywano bardzo mocno tą zniszczoną przeprawę, gdzie Rosjanie stracili bardzo dużo czołgów na tej przeprawie. Ach, most. No to rzeczywiście się zdarzyło w ostatnim tygodniu. Mi się wydawało, że to było poprzednia, to było przecież to, znaczy, ostatni tam 5-7 dni temu chyba, to jest, prawda? Ciekawy temat w kontekście tego, że widać wyraźnie, że poziom wyszkolenia i dowodzenie w armii rosyjskiej kuleje. Bo zdjęcia, które oglądaliśmy, świadczą o tym, że w tym rejonie, gdzie te zniszczenia miały miejsce, był most. Tak. Był zbudowany most, który został zniszczony. Tak. Zasadą jest, że most buduje się wtedy, kiedy się uchwyci przyczółek i na tyle się od tego przyczółka odepchnie przeciwnika, że może ten most zbudować z pełną swobodą i bezpieczeństwem. A tych, którzy ten most budują, to raz, dwa, to ten, który zdobył przyczółek, musi zapewnić przeprawę przez ten most wojskom, albo żeby ten most mógł funkcjonować, ta przeprawa mostowa mogła funkcjonować, to ten dowodzący musi zapewnić tej przeprawie osłonę. Czyli ma zapewnić brak możliwości przez przeciwnika prowadzenia obserwowanego ognia na lustro wody. Przeciwnik, jak widać na tych zdjęciach, miał możliwość prowadzenia ognia obserwowanego na lustro wody, czyli na przeprawę, czyli na most. I ten most został zniszczony. Więc oni, prawdopodobnie Ukraińcy, odpowiednio wcześniej wykryli tą przeprawę, czekali na właściwy moment, kiedy przeciwnik poszedł do przeprawy, zaczął przeprawiać swój ciężki sprzęt, wtedy doszło do zmasowanego, kierowanego, obserwowanego ognia dużej masy artylerii ukraińskiej, która zdziesiątkowała i most, i wojska, które były w pobliżu mostu. Ewidentny błąd dowódców rosyjskich, którzy dopuścili do tego, że przeprawa była obserwowana i ogień na przeprawę był kierowany. Tam straty po stronie rosyjskiej i ludzkiej, i sprzętowe chyba były bardzo, bardzo duże, prawda? Bardzo duże, tam około pół batalionowej grupy bojowej zostało rozbite. To, co podkreślam, że Ukraińcy się przygotowali, bo wiedzieli, że w tym rejonie jest ten most, oni go obserwowali, poczekali na właściwy moment, a właściwym zawsze momentem jest, kiedy podchodzi do przeprawy, do mostu, zgrupowanie pancerne, zgrupowanie wojsk. One wtedy tak jakby się komasują, żeby w miarę szybko przekroczyć most. I to był właściwy moment na użycie w sposób, moim zdaniem, zmasowany ognia artylerii, która zdziesiątkowała batalionową grupę bojową Armii Rosyjskiej. Jak duże znaczenie miało to wydarzenie? To znaczy, że batalionowa grupa bojowa, która miała prawdopodobnie wejść po przeprawie od razu z marszu do walki, na pole walki nie dotarła. Co nas czeka, co może nas czekać w najbliższym tygodniu, już podsumowując? Znaczy generalnie będzie, moim zdaniem, armia rosyjska będzie dążyła do załamania kontrataków armii ukraińskiej, zarówno na północy, jak i na południu. Będzie dążyła armia rosyjska do okrążenia przynajmniej części sił armii ukraińskiej w Donbasie i mi się wydaje, że Ukraińcy dla wycofania części swoich sił zrobią mały ruch, który pozwoli Rosjanom może dojść do tam na zachód od Ługańska. Trudno mi w tej chwili powiedzieć na głęboko, ale prawdopodobnie jakiś teren im ustąpią, ale to dla wycofania i dla by uratowania części wojska, którego szkoda by tracić, ponieważ ten zysk, który będą mieli Rosjanie, jest zyskiem bardzo niewielkim. Nadal będą w tym rejonie Łuku Donbaskiego wyczerpywać armię rosyjską, tak aby ona nie mogła już prowadzić w ogóle operacji zaczepnych. Najbliższe dni dla Rosjan przejście do obrony wzdłuż całego frontu praktycznie. No oczywiście wykonywanie uderzeń rakietami w głąb Ukrainy, demolując Ukrainy. A trzecie to, że Ukraińcy będą wyprowadzali odwody, podciągali będą odwody, którymi prawdopodobnie będą uderzali głównie na kierunku południowym. Generał Waldemar Skrzypczak, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Za tydzień kolejny raz będziemy podsumowywać. Mam nadzieję, że będzie dużo dobrych wieści. Życzę państwu spokojnego weekendu. Oglądajcie, subskrybujcie i wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.